Ostatnio dostałem takie śmieszne pytanie i tak prasnąłem osobie w twarz, bo ktoś się mnie zapytał we wrześniu, jakie mam plany na Sylwestra. Ja sobie tą furtkę cały czas zostawiam otwartą dla nauki i nadal tak myślę. Natomiast czy tak mi życie da, żeby spełnić te swoje marzenia, to nie wiem. Emeryturę już masz, to emerytem szczęśliwy możesz być i zajmować się przyjemnościami. Dokładnie, byle do tej 40 jakoś dociągnąć i potem już to jakoś będzie, jakoś pożyjemy. Zawsze chciałem mieć zwierzątko, to mnie się pytają, powiedzmy dzieci w szkołach, psy czy koty, a ja mówię, no bardziej to wiesz, jakieś owady, na przykład mrówki albo jaszczurki, to jest bardziej moja bajka. Niestety nic nie mam w domu, ale już od paru lat się przymierzam, tylko cały czas sobie to tak odstawiam, bo trzeba przy tym być właśnie na miejscu, więc myślę, że gdybym nie trenował, myślę, żebym się tym zajmował, może bym jeździł trochę po giełdach i hodował takie zwierzęta. Czyli hodowałbyś mrówki? Może mrówki, może jaszczurki, może modliszki, coś takiego. A jesteś pracowity jak mrówka? Ten rosół, nie, ja bym go lepiej doprawił. Nie powiedział nigdy nikt, tak naprawdę, bo ja, szczerze mówiąc, nie gotuję jakoś cudownie, a na pewno nie tak różnorodnie. Natomiast tak, oczywiście, że jak wracam do domu, to mam ochotę coś swojego zrobić. To popisowe, i że właśnie tak robię. Popisowe danie Kajetana Duszyńskiego to? Tylko nie mów, że jajecznica. Nie. Albo kanapki z serem i z ketchupem. Jakbym mieszkał w akademiku, jeszcze bym tak powiedział, ale teraz to. Jakbyś mieszkał w akademiku, to byłyby parówki z wody. Z czajnika.